dobry pasterz jest zawsze obecny w naszym życiu. Zawsze, ale jest takie szczególne miejsce, w którym jest obecny w sposób wyjątkowy. Wiesz może, jakie to miejsce? Gdzie się spotykamy? No w owczarni, a my gdzie się spotykamy z naszym pasterzem? W taki wyjątkowy sposób? Ja Ci podpowiem, na mszy świętej. No, w kościele to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie się zbieramy wszyscy wokół naszego pasterza. Wszystkie owieczki się zbierają na mszy świętej. Żeby słuchać, jak mówi ksiądz o Jezusie. Ale pasterz jest tam żywy, prawdziwy, z nami. Zobacz. Na mszy świętej wszyscy gromadzimy się wokół stołu. Ten stół się nazywa ołtarz. Ołtarz. Tak, wszystkie owieczki pasterz zwołuje wokół stołu, ołtarza. Na ołtarzu mamy biały obrus. Tak. I na mszy jest obecny pasterz. Nie, pasterz jest na środku i on woła wszystkie swoje owieczki po imieniu i te, które znają jego głos, idą za nim. Więc teraz możesz przenieść owieczki z zagrody i ustawić je wokół stołu, wokół ołtarza. Tu? No, dookoła ołtarza, bo pasterz woła każdą owieczkę i te owieczki, co znają głos pasterza, woła pasterz wszystkie swoje owieczki? Tak. No i teraz podczas mszy świętej pasterz wyprawia ucztę. Jest to wieczerza. Tak, jest to uczta. I pasterz przygotowuje dla nas pokarm. Dla owieczek swoich przygotowuje pokarm. Tak? Pokarmem jest... Nie, mam akurat. Pokarmem jest ciało pasterza, czyli chleb i wino, czyli krew pasterza, tak? Pasterz podczas mszy świętej jest obecny w chlebie i w winie. Na mszy świętej natomiast nie mamy takiej figurki pasterza, prawda? Nie ma go na ołtarzu. Pasterz na mszy świętej jest obecny w chlebie, jego ciało, i w winie, jego krew. Więc jak zabiorę pasterza, tą figurkę, to nic się nie zmieni, bo on cały czas jest obecny na mszy świętej. Jest obecny w chlebie i jest obecny w winie. Tak? Ja mogę zabrać figurkę, on cały czas tam jest. I cieszę się z tego, że może z nami być. I owieczki się cieszą, że on jest z nimi. Bo jest na mszy świętej w chlebie i w krwi. I owieczki o tym wiedzą. I pasterz się cieszy, że do niego przyszły. I że chcą się karmić jego ciałem. No i jego krwią. Tak. To są te owieczki, ale jak już mówiliśmy. A my... Tak, to my się cieszymy z obecności naszego pasterza, Pana Jezusa podczas mszy świętej. A Pan Jezus, nasz pasterz, cieszy się, że my do Niego przychodzimy i Go odwiedzamy i chcemy brać udział w uczcie. Chcemy z Nim świętować i się posilać Jego ciałem, tak? Dziękuję Jezu, co jest naszym pasterzem, że nas karmi, że nas mieli głowitkami, na karmi łez mnie, Pan, na karmi łez.
mnie. Obroniłeś moje sanktuarium, nakarmiłeś mnie, Panie, nakarmiłeś mnie. Obroniłeś moje sanktuarium, też Jezu, pokarm żywy mój. Też Jezu, pokarm żywy mój. Teraz możesz tu pobawić się tym materiałem. Mam ten pomoc, a potem te kolory nie ma ołtarz, tak? Masz już święte. Chcesz wszystkie swoje obie.